Dzień dobry. Witam Was serdecznie w ten piękny, słoneczny, nawet ciepły poranek. Dzisiaj wybieramy się w podróż, ale nie powiem jeszcze gdzie. To jest niespodzianka, ale chciałem Wam pokazać, jak pięknie wygląda na początku marca wiosenne Zaandam, pomijając budowę po prawej stronie, gdzie zaczynają już kwitnąć kwiatki, gdzie termometr w samochodzie pokazuje 7, a termometr zaokienny u mnie pokazuje 10 stopni. Nie wieje wiatr i wręcz grzechem by było nie wybrać się nigdzie. Więc zabieram Was w podróż. Na razie jedziemy po Adriana i no dzisiaj skromnie, tylko dwie osoby, reszta się wykrzaczyła, mają swoje jakieś obowiązki, praca, różne tego typu rzeczy. Jakby to powiedzieć, nawet się nie odezwali, więc jedziemy z Adrianem sami. Będzie mała wisienka na torcie, o czym później, więc jeżeli Was zainteresowałem na tyle, to zapraszam, usiądźcie sobie wygodnie i za chwilę zobaczycie, jak ten piękny dzień minął i co ciekawego zobaczyliśmy, co ciekawego mogłem Wam pokazać. No więc co, no to do później. Tutaj mamy przedstawiciela lokalnego sportu motorowego. Zauważyłeś, Adrian, że oni lubią takie coś? Ten i tak jest w dobrym stanie. No, widziałem wielu rozbitków. A teraz ciekawostka. Trzeba trochę przyspieszyć. Pokażę Wam. Mam nadzieję, że będzie widać. To nie chodzi o to, że Tesla. To chodzi o to, że ma niebieską tablicę rejestracyjną, a ja Wam nie tłumaczyłem, dlaczego w Holandii poza żółtą tablicą rejestracyjną są jeszcze inne kolory. I w tym momencie, no co, przedstawiciel taksówek. No w Holandii nie musi auto być oznakowane, że jest taksówką. Wystarczy, że ma niebieskie tablice rejestracyjne i już wszystko wiadomo, że to jest taryfa. A i jeszcze na przedniej szybie ma naklejkę z identyfikatorem, bla bla, no w środku to wiadomo, ale na zewnątrz niczym się nie wyróżnia. A że Tesla, Holendrzy lubią Tesla. Nie ma podatku drogowego, jeszcze 2 lata. Prąd, no nie wiem jak u Tesli, ale chyba nadal się opłaca. Poza tym jest to działalność, więc można odpisać od podatku. No i to ma sens. Czyż nie, Adrianie? Coś w tym jest. Więc to był przedstawiciel niebieskich tablic rejestracyjnych. Przedstawiciela zielonych tablic rejestracyjnych. No to już jest problem. Bo zielona tablica to jest auto na jeździe próbnej z komisu. Czyli blachy komisowe na okaziciela. No. Pogoda nam troszeczkę zepsuła szyk. Więc w razie mandatu na zieloną tablicę mandat idzie do komisu. I wtedy komis już reguluje sprawę z człowiekiem, który akurat w tym momencie tym autem sobie jeździł po mieście czy gdzieś i sprawdzał, jak to hula. Jak jeszcze mamy blachy w Holandii, Adrian? Biała to jest na przyczepę kempingową czy towarową bez hamulca? Nie wiem, nie orientuję się. Na te małe, no nie? No coś takiego. Bo duża przyczepa kempingowa już ma własną tablicę, a biała tablica jest tablicą przyczepioną do przyczepy i jest odpowiednikiem tablicy rejestracyjnej samochodu. Ja
Jeszcze jakaś tablica, Adrian? Bo mi nic nie przychodzi już na myśl. Mi też za bardzo nie wiem. No to chyba wyczerpaliśmy temat tablic rejestracyjnych. Wjechaliśmy do miasta, do którego mam wyjątkowy sentyment, ale pogoda w tym mieście studzi mi dzisiaj całkowicie emocje i boję się, że będzie dzisiaj tak cały dzień. Nie sprawdziłem pogody. Błąd. Mogliśmy pojechać w drugą stronę. No ale okej. Jesteśmy dzisiaj w Chornie. I troszeczkę w tym Chornie pobędziemy. Mamy jeden cel na zasadzie musimy to zrobić. A reszta jest swobodnym podróżowaniem. Chociaż przez chwilę miałem pomysł, Adrian, czy nie podjechać jeszcze do Enkhausen. W celu? W celu. No bo w Enkhausen byliśmy tylko w muzeum Zauderzej, a nie na mieście. No. A tam jest takie fajne małe muzeum statków w butelkach. Aha, mijaliśmy je. Tak, ono było zamknięte. A to muzeum szczyci się tym, że odwiedził je osobiście obecnie panujący na miłościwie król Wilhelm. Ale to tak abstruchując od króla, no nie? Trzeba by zobaczyć na necie, czy są otwarci. A w takim razie, jeżeli byśmy już byli w Enkhausen, to można wrócić do Zandam przez Dijk, czyli Groble i Bataviastad i Almere i zrobić takie kółko. No to... Okej, dobra. A więc wracając do swobodnego poruszania się dzisiaj po mieście Horn, chciałbym pokazać wam miejsca, albo inaczej powiem. Ujmę to tak. Jest to miasto, do którego przyjechałem pierwszy raz do Holandii, w którym spędziłem pierwszy rok swojego życia. W Holandii? Tak. Czy ogólnie pierwszy rok swojego życia? W Holandii? Nie, pierwszy rok swojego życia spędziłem w Krakowie. I tutaj się zaczęło moje drugie życie, czyli to poza granicami kraju. Wypuścili dzicz w teren. Tak jest, ale się ucywilizowała. Troszeczkę. I jadę specjalnie tędy, żeby pokazać wam ten biały budynek na wprost. Teraz go trochę widać. Tak. W tym budynku mieszkałem prawie rok. To jest dawny hotel sieci Bastion. Teraz mieszkają, znaczy no wtedy też już mieszkali Polacy z biura pracy, między innymi ja. A teraz to nawet nie wiem, czy jest to używane, czy nie. No i tutaj się to wszystko zaczęło. Jesteśmy w Horn Kersenbohert. Taki kawałek Hornu na granicy z Blokerem. Bo tak prawdę mówiąc, to Horn składa się z trzech miast. Czyli z Hornu, z Blokeru i trzeciej nazwy zapomniałem. No ale co? No jak się ma tyle lat, to można. I no tutaj się uczyłem, jak żyć w Holandii. O co chodzi z tym wszystkim? Jakie są układy, układziki? A najprościej, moim zdaniem, zaczynać jest właśnie od biura pracy. Ponieważ... Ale normalnego biura pracy. Tak, a to już jest sztuka znaleźć normalne biuro pracy, ale masz rację. No niemniej jednak biuro pracy ogarnie ci metę, ogarnie ci ubezpieczenie, poopłaca to wszystko, no reszta zostaje dla ciebie. No i jeżeli są w miarę uczciwi, bo w pełni uczciwego biura pracy w Holandii nie ma, to da się
zacnie żyć na początek. Rozruchowo oczywiście. Nie mówimy tu o docelu. No, no i... Pamiętasz, powiedz, że jak się chce zacząć pracę w Holandii, to należy przyjechać z jakąś gotówką, minimum 500 euro. No... Żeby później nie było jakichś dziwnych niestansek, zgryzów. Tak, oczywiście. Siedzisz w domku, masz zapłacić za chatę, a pracy nie ma dla ciebie. Dokładnie. Znaczy 500 euro, no to jest takie, no, minimalistyczne. No, dwa tygodnie przetrwasz. Tak, tak. Zwłaszcza, że niektóre biura płacą pierwszą tygodniówkę po dwóch tygodniach dopiero, więc na te pierwsze dwa tygodnie trzeba mieć kasę, żeby, no, no przetrwać, prawda? Trzeba coś zjeść i tak dalej, i tak dalej. Więc... tak, to są początki Holandii. Ja tak zacząłem. Dużo osób tak zaczęło. Mało kto miał możliwość przyjechania do Holandii i zacząć już na kontraktowym, czy wynająć mieszkanie. To już jest opowieść na inny materiał, jak wynająć nieruchomość w Holandii. A my idziemy na spacer i zobaczymy, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko wyglądało. I do zobaczyska za chwilę. No, gdzie są Polacy? Tam jest polski sklep. Znaczy, to akurat jest sklep z polskimi artykułami, bo akurat właścicielem bynajmniej nie jest Polak. Jak w większości tego typu sklepów w Holandii. Nie, w Królestwie Niderlandów. Ale w Zandam jest jeden sklep polski, prowadzony przez Polkę od lat. Nie, bo przychodzi na emeryturę pani. No ale to nie odda komuś z rodziny. A kiedy ona przechodzi na emeryturę? I ogólnie te budynki mają pod wyburzenie, nie? Aha. Dlatego... Okej, okay. No nic, zobaczymy. W każdym razie większość tego typu przybytków jest w rękach niepolskich. A tutaj jest ścieżka rowerowa, którą często jeździłem, ponieważ po przejechaniu pod torami kolejowymi, tu jest też stacja kolejowa, więc miałem 10 minut z buta z tego hotelu, co wam pokazywałem, żeby znaleźć się tutaj w sklepie. Znaczy, za moich czasów to jeszcze było Aldi. No i tam na centrum handlowe, stacja kolejowa. I no i do cywilizacji. Czy to Amsterdam, czy jakieś inne miejsca. No albo po prostu na jakieś grubsze zakupy do sklepu tam, papiernicze, spożywcze i tak dalej, i tak dalej. Tutaj się nie rozdrabniają Holendrzy do jednego sklepu, jak już jest, to jest centrum. No i wszystkie tego typu sklepy niezbędne do tak zwanego życia codziennego, no, znajdują się w jednym miejscu i nie trzeba za dużo chodzić, szukać, kombinować. To jest fajne. Nie widzisz, po drugim piętrze. To po prostu nie wiem. A, no, kolekcja. No, kolekcja kołpaków. Drzewka wyszczerzone. No, zawsze takie były. No i centrum handlowe Kersenboge. Fajna dzielnia, tylko pasowałoby mieszkać, tak jak mówię, przynajmniej 500 metrów od tego punktu. Wtedy jest ok. Jak mieszkasz tutaj, tutaj kiedyś, jak był kermis, na miejscu tego parkingu tutaj, no, rozkładają wtedy całe wesołe miasteczko. Współczuję tym ludziom. No i tutaj jeden gówniarz tureckiego pochodzenia nożem zajechał drugiego gówniarza tegoż samego pochodzenia o dziewczynę.
Mówimy o nastolatkach na poziomie tam 16-15 lat. No, zdarza się. Tylko że ten młodszy nie przeżył. Też się zdarza. No. Także tutaj niestety tak. W tym momencie stali, że trzeci skorzysta z tych panny. Tak, bo jeden pójdzie siedzieć, drugi nie żyje. Jeżeli dziewczyna była zaangażowana emocjonalnie, no to jeszcze musi to jakoś odchorować. A jeżeli nie, no to faktycznie szybko trzeci skorzysta. Ja? No i tak się kończy spacer po centrum dzielnicy Kersen. No i tutaj pod torami kolejowymi, pod stacją kolejową, jedną z dwóch w tym mieście, i tutaj można sobie od razu na peronik, a tam zaraz jest polski sklep Mleczko. Tak, mozaika jest fajna, jest bałwanek, przynajmniej na mozaice widać, jak bałwanek wygląda. Bo zima w zimę to już czegoś takiego nie ulepi. No i na wprost sklep polski Mleczko. Adrian wbija na zakupy. Ja mu pewnie potowarzyszę. I walimy dalej na odwiedzenie starych miejsc po 10 latach nieobecności. No, to już jesteśmy obkupieni. Jesteśmy już w centrum. No dobra, jesteśmy w starym Wchornie. I jeżeli by tak rozpatrywać od strony technicznej, to jesteśmy na obrzeżach starego Chornu, w pobliżu nieistniejących już murów. Ale jeśli patrzeć z perspektywy dzisiejszej, to jesteśmy w centrum starego Chornu. No i co? Pawełek zapomniał. No ale taki wiek, że dzisiaj jest sobota, to akurat pamiętałem, ale że w soboty są dni targowe, a o tym zapomniałem, więc mamy targowisko. Tak, jak to Adrian powiedział, śmierdzi rybką, można kupić co się chce. Czego się nie chce, też można kupić. To jest przypadek. Niechcący, dokładnie. Bardzo niechcący. A tu jest sklep fotograficzny, w którym kupiłem sobie tutaj pierwszy aparat fotograficzny na Mikołaja. Czy na urodziny zaległe. Kupiłem sobie do Canona za chyba 140 euro jakiegoś, nie pamiętam już marki. Miał fajną rzecz, miał cały mechanizm zoomu, miał zabudowany, zamknięty, i wyglądało to bardziej jak kamera wideo niż jak aparat fotograficzny, ale minęło. Umarł ten telefon, ten aparat. A, dla miłośników serów. Tak, tak się sprzedaje sery. 30 plus, to w miarę chudy. Tam jakiś Sparnwalder, stary. Już naprawdę bardzo stary. Ile musi leżeć stary, żeby był stary? 2 lata? Zależy od gatunku. No ale ten to wyglądał na jakiś taki. No i 2 lata poleżał. Tak,
Cukiernia, piekarnia. Tutaj z ciuszkami. I co? Widzieć taka kolejna podpowiedź, co musimy wiedzieć o Holandii. Każda gmina rządzi się własnymi prawami. Na przykład w Hoornie niedziela handlowa jest zawsze ostatnia miesiąca. W inne niedziele, w inne weekendy sklepy są nieczynne. No, spożywcze wiadomo, ale mówię o ciuchach i rzeczach takich zbędnych do życia codziennego. To tutaj nie działa. I tak zdecydowała gmina. I tak dalej to kultywują. Proszę bardzo, kwiatuszki. W Zandam w zasadzie sklepy są otwarte non-stop, z wyjątkiem nocy. I jeżeli ktoś ma ochotę pojechać gdzieś na jakieś weekendowe zakupy, no to fajnie by było, żeby to wygooglował i dowiedział się, jak są otwarte sklepy. Kiedyś pojechałem do Dordrechtu. Nie, to do Rotterdamu. Jakieś centrum handlowe w Rotterdamie. I okazało się, że to nie była niedziela handlowa. No, ale w Dordrechcie już była, więc jakoś uratowałem sytuację. No niemniej jednak, gdybym wiedział wcześniej, to nie wychyliłbym się na wycieczkę 100-kilometrową w jedną stronę po to tylko, żeby zobaczyć, że sklep jest zamknięty. No cóż, człowiek uczy się na błędach. Teraz wujek Google i jakoś to jest. A więc, a my dalej sobie spacerujemy po targowisku. No gdyby nie te stragany, to ta ulica jest naprawdę bardzo fajna, bardzo ładna. Jest bardzo dużo przepięknych starych budynków. Są sprzęt do mycia okien? Tak, i profesjonalny. Ostatnio jak tu byliśmy, też to stali. No. I no przepiękne kamienice, pamiętające jeszcze gdy kampania wschodnioindyjska miała tutaj jedną ze swoich siedzib i dzięki temu miasto to rozwinęło się i miało swoją złotą epokę rozwoju, co widać po zamożności kamienic, które tutaj są wybudowane. Ta jest z 1613, pokazywałem wam ostatnio. I tak wygląda miasto, w którym spędziłem pierwszy rok życia w Holandii, na obczyźnie, gdzie człowiek uczył się w wieku lat 40 żyć na nowo. Jak ładnie pachnie to pieczarnie. No, poczuł się cynamonowe krążki i różne inne przepiękne węglowodany. Jesteśmy na Kerkplein. Tu jest kościół, który w zasadzie już chyba przestał pełnić rolę sakralną, bo są jakieś sklepy i inne przybytki. 1563, jedna z najpiękniejszych i najstarszych kamieniczek tego miasta. No a tutaj dochodzimy już do, jakby to po naszemu nazwać, do ryneczku. Plac główny, Marktplatz. Ostatnim razem jak tu byliśmy w Westfriesland Museum, to stała choinka i lodowisko. I wtedy zjedliśmy przepyszne oliboli. Czyli po naszemu to będą pączki, tylko że nasze pączki, ciasto na pączki jest takie bardziej puszyste, a tutaj to ciasto jest takie zwarte, dokładnie takie gęste. Jezu, jak jestem piękny. W 1660 kolejna kamieniczka z
pięknymi okienniczkami i jesteśmy na rynku. Ten budynek na wprost to jest muzeum, w którym byliśmy. A czy on się zawiera w tym budynku i w tym na prawo Westfries Muzeum? Pomnik Jana Petersa i no tak, dzisiaj zaatakowaliśmy troszeczkę inaczej ten rynek. Ja to nazywam szarą kamienicą. Podobno chyba tutaj waga była, czy jakiś inny urząd miar, ceł i opłat, ale wygląda imponująco. Z tym, że mogę się mylić, bo nie twierdzę wcale, że tak musiało być. Jest ładny. Zawsze robi na mnie wrażenie. No i tak wygląda mój Horn. Uliczki, którymi chodziłem wielokrotnie nad Zatokę. Do portu. Stary Horn, stare magazyny. Ten nazywa się Danzig. No i to są budynki, które pamiętają czasy, kiedy tutaj wpływały statki pełnomorskie do rozładowania towaru, którym handlowano między innymi z Danzig. Część budynków na pewno już nie istnieje. Część jest przebudowana. Ale na przykład ten idę o zakład, że jest oryginalny i pamięta żaglowce. I tędy się człapało w prawo i nad wodę. A wracałem już tamtędy koło rybiarni w prawo przez park i na hotel. A stąd jakieś 20 do 30 minut z buta. Wtedy jeszcze człowiek nie myślał o posiadaniu samochodu, nie było meldunku. A meldunek bardzo ważną rzeczą jest w Holandii. A bez tego to w zasadzie jest się, można powiedzieć, nikim w tym kraju. Bo załatwić coś jest cholernie trudno. A jak się ma meldunek, można zmienić prawo jazdy na holenderskie. A jak się to ma, no to już w zasadzie wszystko można. Ułatwia to załatwienie jakichkolwiek spraw formalnych, bo bądź co bądź jest to holenderski dokument, kupno samochodu i tak dalej, i tak dalej. Nie trzeba wyciągać zaświadczenia z gminy o zameldowaniu, no bo ma się prawo jazdy. Fajna rzecz. Ile to teraz kosztuje? 45? Adrianie? Co? Prawko? Nie pamiętam. Ale jakoś. Nie pamiętam, tylko nie chcesz rzucić bzdury. No tak czy inaczej, podrożało. Płaciłem 25 euro 10 lat temu. No teraz podejrzewam, że około 4 dych trzeba wyłuskać jak nic. Ale to są wartości podane naokoło, na okrętkę. Jak przyjdzie co do czego, no to po prostu się płaci. Warty ten dokument jest tych pieniędzy. Tam jest Zuiderzee. Obecnie to już nie jest zatoka, bo jest poprzedzielana dwoma groblami w celach przeciwpowodziowych. No i żeby na skróty sobie jeździć. Tu jest port, w którym często bywałem. A teraz już nie, bo nie mieszkam tutaj. Fajne miejsce.
a za tą białą łajbą jest pomnik gościa, który opłynął przylądek i nazwał ten przylądek przylądkiem Horn, od nazwy tegoż tu miasta, z którego tudzież pochodził. No więc Horn ma bardzo wiele z mapami i kartografią wspólnego. Dużo ludzi stąd podróżowało, odkrywało, zwiedzało, no i zostawiało gdzieś jakieś tam swoje ślady, akcenty, jak Tony Halik. A tu chyba najstarsze budynki tego miasta. Port kiedyś tutaj na brzeży było remontowane. Teraz to wygląda naprawdę w cywilizowany sposób. Tam jest park mniejszy, tam nad samą wodą park większy. Było jeździć na rowerze, spacerować. Fajne czasy. Człowiek chłonął inność tego miejsca. A teraz jest to takie oczywiste, normalne, naturalne. Więc trzeba by było chyba pojechać do jakiegoś innego państwa. Nie wiem, Hiszpania, Portugalia. Albo zmienić kontynent, żeby znowu być zachwyconym innością i fascynować się tym. Perspektywy pierwszego roku pobytu w Holandii i co mnie urzekło w tym mieście, bo i tak nie zobaczyliśmy wszystkiego, bo już czas na powroty, a i pogoda nie za bardzo, więc spadamy do Zandam. Prawdopodobnie będzie ciąg dalszy. Pewnie przyjedziemy tu jeszcze raz, połazimy po jakichś innych miejscach. Dokładnie, musi być cieplej, no, musi być... Chciało siedzieć na zewnątrz, a tak teraz co? No nie, niekoniecznie. 10 stopni. Ciesz się, że jest na plusie i nie wieje za bardzo. Ale wiatr wieje, troszkę, ale wieje. Troszkę. W każdym bądź razie będzie ciąg dalszy. Przy okazji może będzie jakiś kolejny instruktażyk, czy jakaś inna opowieść na jakiś inny temat z perspektywy naszej. Tak, jak kupić oponę do żuka. Na przykład. W rozmiarach niechodliwych w Holandii. Tak. Co warto, czego nie warto. Co jest łatwiej, a czego nie. Z perspektywy dwóch gości, którzy tutaj mieszkają. Coś niecoś wiedzą. I tą wiedzą mogą się podzielić, podpowiedzieć. I ewentualnie ułatwić, tudzież utrudnić decyzję wyjazdu do tego fajnego bądź co bądź kraju. Znam gorsze. Dobra, nie przedłużając, dziękuję bardzo za cierpliwość. Jeżeli nie usnęliście, łapka w górę. Jak dotrwaliście do tego momentu, no to chyba zasłużyłem na subika. A już żebrze. Już żebrze, tak jest. Nie, no że raninka musi być, statystyki trzeba podnosić, bo inaczej YouTube obcina zasięgi. A walka o oglądalność jest. Cały czas. Aż zadyszkę mam czasami z tego powodu. Niemniej jednak każda dodatkowa godzina w statystykach tak jest. Na wagę złota. Więc moi drodzy, dziękuję bardzo za wytrwałość. Dziękuję bardzo za oglądanie. Dział komentarzy do waszej dyspozycji. Jeżeli coś wam się podobało, nie podobało, bardzo proszę o szczerą opinię. A ja z tym spróbuję coś zrobić. Dziękuję bardzo, trzymajcie się i cześć!